5 września na wniosek Zarządu Powiatu Oświęcimskiego zwołana została sesja nadzwyczajna Rady Powiatu. Terminy, czyli 15 września deadline składania wniosków do tak zwanych schetynówek, czyli tego Narodowego Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych, oraz kwestia tej nieszczęsnej działki pod naszym szpitalem, umowa przedwstępna. Musieliśmy uzyskać zgodę Rady na wydatkowanie kwoty 505 tysięcy na wykup działki pod szpitalem, stąd ten termin. Pomimo, że 29 września mamy kolejną sesję Rady Powiatu, to jednak terminy składania wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych są nieubłagane, stąd musieliśmy poprosić radnych o wyrażenie zgody na finansowanie gmin w tych właśnie drogach składanych do schetynówek. Głosowaniu zostały poddane następujące uchwały. Wykup gruntów na rzecz powiatu oświęcimskiego za kwotę 505 tysięcy złotych. Dotacja gminy Kęty na przebudowę drogi gminnej ulica Podlas w Malcu na kwotę 115 tysięcy złotych. Dotacja dla gminy Brzeszcze na przebudowę dróg gminnych ulica Kosocińskiego oraz ulica Piaski w Jawiszowicach w kwocie 100 686 zł. Dotacja dla gminy Chełmek na przebudowę dróg gminnych ulicy Długiej oraz ulicy Lipowej w Bobrku na kwotę 43 913 zł. Dotacja dla gminy Oświęcim na przebudowę drogi gminnej na wskazanych odcinkach w Zaborzu, na ulicach Osiedlowej, Jutrzenki, Jaworowej oraz Grabowej na łączną kwotę 131 056 zł. Dotacja dla gminy Przeciszów na remont drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Piotrowicach na kwotę 184 190 zł. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Pod Górką oraz ulicy Jezioro w Zaborzu. Całkowity koszt zadania to 5 021 949 zł, z czego 50% pochodzi z dofinansowania z programu tzw. schetynówek, a pozostałą część po połowie pokrywa powiat oświęcimski i gmina Oświęcim. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Bielskiej w Jawiszowicach. Całkowity koszt zadania to 5 887 000 zł, z czego 50% pochodzi z dofinansowania ze schetynówek, a pozostałą część po połowie pokrywa powiat oświęcimski i gmina Brzeszcze. Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Grojeckiej, ulicy Jezioro i ulicy Pod Górką w Zaborzu na łączną kwotę 1 190 638 zł, które w podziale 50 na 50 pokryje powiat oświęcimski i gmina Oświęcim. Nie wyobrażam sobie, żeby ze względów własności działek pod szpitalem nasz szpital mógłby przestać funkcjonować. Także jestem bardzo zadowolony z postępów rozmów z właścicielami. Myślę, że do końca tego roku załatwimy sprawę. Jesteśmy umówieni już u notariusza, także wypłacamy 505 tysięcy z początkiem 2017 roku. Wszystkie uchwały zostały przez Radę Powiatu podjęte jednogłośnie.